Zmieni się bardzo dużo, zmieni się tak naprawdę wszystko, dlatego że wszystkie gabinety logopedyczne, jeżeli będą chciały zostać i być nadal zarejestrowane, będą musiały zmienić swoją działalność i stać się placówkami medycznymi, placówkami leczniczymi. Za czym idzie? Z naszych gabinetów będą kategorycznie musiały zniknąć wszelkiego rodzaju gry, puzzle, wszystkie hydrożelki, hydrokulki, plasteliny, wszystko to, co dla nas jest codziennością, co wspomaga pracę z dziećmi, co pomaga nam budować relacje z nimi, dobry kontakt. Domagamy się wyłączenia zawodu logopedy z ustawy i utworzenia odrębnej ustawy dotyczącej zawodu logopedy, ustawy, która regulowałaby sposób kształcenia logopedów oraz standaryzowałaby formy dokształcania. My widzimy szereg innych nieprawidłowości, innych zaburzeń u dziecka, które po prostu zaburzają nam tą mowę i czasami trzeba odesłać dziecko do innego specjalisty albo trochę inaczej z nim popracować na jego na przykład funkcjach, żeby uzyskać tą prawidłową mowę. A ustawa odbierze nam te kompetencje, mimo tego, że my będziemy wiedziały jak pracować, bo mamy do tego odpowiednie już kompetencje, to one zostaną nam zabrane. I to nas najbardziej będzie boleć, że mimo tego, że potrafimy pomóc, nie będziemy mogły pomóc temu dziecku.